Cześć, siema, z tej strony Suert, zapraszam na skrót wybranych informacji z mijającego tygodnia. W trakcie eventu Game Dev Direct przedstawiono szereg informacji z portfolio gier firmy Paradox Interactive. Jedną z produkcji była Europa Universalis 4, która jeszcze w tym miesiącu doczeka się dodatku Leviathan. Rozszerzenie wprowadzi szereg usprawnień i opcji. Dla przykładu, Concentrate Development pozwoli skupić się na rozbudowie stolicy, a Centralized State pozwoli zminimalizować koszty rozwoju. Oczywiście zmian pomagających w rozgrywce ma być dużo więcej. Zapowiedziano dodatek PEC do popularnego symulatora inwestora budowlańca, czyli House Flipper. Premiera dodatku planowana jest na pierwszy kwartał 2022 roku na PC. Zgodnie z tytułem, PEC pozwoli nam na przygarnięcie zwierzaka spośród 10 najpopularniejszych ras psów i kotów, ale możliwe będzie także opiekowanie się innymi domowymi zwierzakami, jak chociażby chomikami, żółwiami czy papugami. 15 kwietnia swoją premierę będzie miał dodatek do gry Stellaris zatytułowany Nemesis. Razem z nowym DLC gra otrzyma aktualizację do wersji 3.0. Zmieniono m.in. interfejs przedstawiający nasze badania określonego gatunku obcych. Uproszczono również mechanikę misji szpiegowskich. Oprócz tego wprowadzono kilka mniejszych poprawek, które mają ułatwić życie graczom. Ubisoft zdradził w końcu datę premiery pierwszego dużego dodatku do Assassin's Creed Valhalla zatytułowanego Wrath of Druids. DLC ukaże się 29 kwietnia na wszystkie platformy sprzętowe, na jakich działa podstawowa gra. Największą atrakcją dodatku ma być nowa kraina, Irlandia. Jako Eivor wyruszymy w niej tropem starożytnego kultu dzieci Danu. Na platformie Steam pojawiła się karta gry Gothic 1 Remake. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że gra otrzyma pełną polską wersję językową. Mowa więc tutaj zarówno o napisach, ale co najważniejsze o polskim dubbingu. Zespół CCP Games uruchomił betę EVE Anywhere, czyli streamingowej usługi, która pozwoli grać w EVE Online w przeglądarce. W tym celu wykorzystano technologię streamingu wzorem np. Google Stadia. Wspierane przeglądarki to Chrome, Firefox, Edge oraz Safari. Na razie beta jest dostępna tylko dla osób ze Stanów Zjednoczonych. Debiut gry Gotham Knights został przeniesiony na 2022 rok. Niestety nie jest to pierwsza większa produkcja, której premiera zostaje w ten sposób przesunięta. Pandemia, jak widać, daje się w kość wszystkim. No nic, pozostaje trzymać kciuki i uzbroić się w cierpliwość. Studio Iron Gate ma kolejne powody do świętowania. W ich produkcję Valheim zagrało już 6 milionów graczy na całym świecie. By uczcić tak dobrą sprzedaż, uchylono rąbka tajemnicy nadchodzącej aktualizacji, pokazując na razie niestety tylko pierwszy zrzut ekranu. Na pytanie, kiedy zostanie wydana aktualizacja, studio nie udzieliło odpowiedzi. Zdradziło jedynie, że wraz z tym, jak zmniejsza się liczba błędów wymagająca pilnej naprawy, tempo prac nad nową zawartością rośnie i wkrótce powinniśmy zobaczyć nieco więcej. Czekamy! W sieci pojawił się nowy zwiastun gry Returnal. To kosmiczna gra akcji z elementami roguelika. Aktualny trailer skupia się na fabule i tajemnicy skrywanej przez główną bohaterkę. Returnal ukaże się jako ekskluzyw dla konsoli PS5 w pełnej polskiej wersji językowej. Datę premiery ustalono na 30 kwietnia 2021. 30 marca na PC, PS4 i PS5 zadebiutuje Disco Elysium The Final Cut. Gra oryginalnie ukazała się w 2019 roku i zebrała masę pozytywnych opinii, zarówno wśród recenzentów, jak i społeczności graczy. W odświeżonej edycji, oprócz poprawionej oprawy graficznej, dostosowanej oczywiście do 4K, twórcy zaimplementowali zupełnie nowe misje i scenariusze wraz z niewidzianymi wcześniej postaciami czy lokacjami. Szkoda tylko, że wciąż nie mamy polskiej wersji językowej. W sieci pojawił się zwiastun nowej gry osadzonej w uniwersum Warhammer 40 000 o tytule Necromunda Hired Gun. Poznaliśmy datę premiery i platformy sprzętowe. Po więcej konkretów zapraszam na moją playlistę Top Zapowiedzi, gdzie przedstawiam informacje o tym tytule. Firma Bandai Namco Entertainment ujawniła datę premiery RPG akcji Scarlet Nexus. Gra ukaże się 25 czerwca tego roku równocześnie na wszystkich wiodących platformach sprzętowych, czyli
PC, Xbox One, Xbox Series XS, PS4 i PS5. Nowy zwiastun koncentruje się na przedstawieniu Cassian Randall, czyli jednej z dwóch głównych postaci, którymi pokierujemy w kampanii. Czerwiec szykuje się nam jako miesiąc RPG-u. 22 tego miesiąca zadebiutuje bowiem Dungeons & Dragons Dark Alliance. To RPG akcji od studia Tuku Games, które ukaże się na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series XS. Grę możemy już zamawiać w ramach preorderów. Miłośnikom uniwersum Zapomnianych Krain warto przypomnieć, że jednym z bohaterów produkcji jest Dritz do Urden, Drow i słynny poszukiwacz przygód. Pierwszoosobowa strzelanka Hell Let Loose trafi na PS5 i Xbox Series XS. Konsolowe wydania zadebiutują wraz z premierą pełnej wersji PC. Warto dodać, że produkcja ta jest dostępna od 2019 roku w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam. Czyżby koniec dociekań? Firma Techland w końcu wypowiedziała się w sprawie premiery Dying Light 2. Niestety zwiastun, który trafił do sieci, nie spełnia oczekiwań fanów. Lakoniczne wypowiedzi na temat wiedzy twórców o zniecierpliwieniu graczy i sugestia premiery w 2021 roku to zdecydowanie za mało. No cóż, na konkrety przyjdzie nam poczekać nieco dłużej. Firma Square Enix w końcu podzieliła się informacjami na temat tytułu znanego dotychczas jako Projekt Atia. W mijającym tygodniu firma pokazała zwiastun, na którym widzimy fragmenty rozgrywki i właściwy tytuł, czyli Forspoken. Jak widać po materiale, produkt będzie grą akcji, być może z elementami RPG. Forspoken zadebiutuje w 2022 roku na konsoli PS5 i PC-tach. Od 18 marca w sklepie Epic Games Store udostępniona za darmo została gra The Fall. Produkcję będzie można pobrać do 25 marca. The Fall jest dwuwymiarową strzelanką z elementami platformówki. W sieci pojawił się zwiastun The Ancient Gods Part 2, czyli drugiej i ostatniej odsłony fabularnego dodatku do gry Doom Eternal. Jak wiemy, DLC zadebiutowało 18 marca. Tego też dnia zadebiutował Mr. Prepper. Jest to gra przygodowo-symulacyjna opracowana przez niezależne studio Rejected Games. Nakładem polskiego wydawcy Playway produkcja trafiła na pecety. Z kolei 16 marca swój debiut miał Moondawn, czyli przygodowa gra akcji z elementami horroru. Za jej produkcję odpowiada niezależne studio Hidden Fields, a jej cechą charakterystyczną jest monochromatyczna, ręcznie rysowana grafika.